Cześć, z tej strony Pudninja i witam was w 10. odcinku Sucharów. Tak, teraz nieco szybciej się pojawia ten odcinek, ponieważ obiecywałem komuś tam w komentarzu, że 10. część będzie na 19 tysięcy subskrypcji i te 19 tysięcy jest już od dobrych kilku dni. W sumie ja to nagrywam jak jest 18 950, więc nie wiem ile będzie, kiedy wy to oglądacie, bo będziecie to oglądać dopiero tydzień później. W każdym razie lecimy z sucharami. Jak się nazywa babcia Garmadona? Grand Madon. Nie wiem. Dobra, jest okej. Były gorsze. Czemu Lloyd nie płaci za prąd? 80 lajków? O, tu coś dobrego. Bo używa własnej energii. Chyba coś takiego już kiedyś było. Chyba tak. Zane podchodzi do Kaja. Zane, śnieg spadł. Hurra! Krzyknął Zane. Poszli lepić bałwana. Następnego dnia. Zane nie ma już śniegu. Już przeszło otwarte. Kai i Zane się smucili. To też przeszło otwarte. Nagle przychodzi Sensei Wu i mówi. Nie martwcie się moi ninja. Mimo tego, że nie ma śniegu, bałwanów nie brakuje. Repca klisek. Dawno nie było tak dobrego. Suchara. Bardzo dobrze. O nie, to jest świetne. Repcak Lisek, to jest świetne. To jest wyborne. Mega. Czemu Zane jest byłem ninja? Bo inaczej się przegrzał. Ho, ho, ho. Znów ten lajków, ten fire ninja to umie niezłe sucharki tutaj wymyśleć. Co mówi Kai, kiedy ninja są daleko przed nimi? Poczekajcie! Mam suchara. Czemu suchary są suche? Bo nie mokre. To nie jest związane z ninjago, no ale okej. Okay. Gdzie mieszkasz? W Krakowie. Tak jest. Znów ten mem. Nie pokażę go, bo nawet nie chcę się go szukać i dodawać do montażu. Nie jestem taki leniwy, ale w każdym razie to jest ten mem. A mniejsza o to. W Krakowie smok, aż mistrz domu. No, trudno tak to zrozumieć. Czemu nie jest lepszy od Kaja w tekstach? Bo zawsze go gasi. Powtarza się. Znaczy, on jest inny, bo takiego nie było, ale w stylu tych samych. Co ma kol, kiedy biega? Kolkę. Tak, domyśliłem się. Tak, bo za każdym razem jak są paczki, to najbardziej cieszę się ze słodyczy i dlatego w sumie słuchaj, że nie lubisz kola, bo zjecie wszystkie słodycze. A o to wam chodzi. Czekajcie. Patrzcie, widzicie to? Są żelki od widza. Jak mogliście zobaczyć, już otwarte, bo zacząłem jeść. Co mówi stary Wu do młodego Wu? Kiedyś to było. Dlaczego ninja wywalają morro za drzwi, bo im duszno. Prawo kola, kto nie subuje Pudninja, ten rokola. Czemu Jay nie płaci za prąd? Bo sam go wytwarza. Tutaj herobrajneczka. Ha? Chciała chyba pójść w stronę tego suchara i stać się tak sławną osobą jak... O, Fire Ninja. No ale niestety się nie udało. Lecimy. Dalej. Co robią razem Nia i Jay? Napięcie, tak? Napięcie, stoją napięcie. Suchary. Hura. Tak, hura. Prawo kola, kto nie subuje pod ninja, to stary model kamienia. Dobra, skończmy z tym, lećmy do sucharów, bo troszeczkę czytamy inne komentarze, tak jakby to było czytanie komentarzy, ale to są suchary. Co łączy Skylory kola? Oboje pochłaniają. Ona moce innych, a kol jedzenie. Kolejny wybitny suchar w dzisiejszym odcinku. Kolejny wybitny suchar. Dlaczego wy teraz, kiedy ta seria, ja chcę ją zakończyć, a wy dajecie tak dobre suchary? Dobra, za te dwa piękne suchary podziękujcie Janowi Jaśnińskiemu i podziękujcie... Repcakowi Liskowi za to, że napisali takie świetne suchary, pisząc dziękujemy w komentarzu za to, że dzięki po prostu tym komentarzom ja zrobię dla was 11 część sucharów. Zrobię. Jak ninja wyjdzie z połączenia Kaja i Zane'a? Różowy ninja. Oj, różowy, oj. Oj, różowy ninja, ho, ho, ho. To już wiemy, skąd ty tutaj pochodzisz. Ja. Yeah. O. Wrzucił coś z kartami.
Dlaczego w Krainie Oni jest tak sucho? Bo nie ja tam rzadko bywa. Jest okej. Okay. Dlaczego Morio trafił do Krainy Umarłej? Dlaczego Morio trafił do Umarłej Krainy? Bo umarł. Co aż robi na obozie koncentracyjnym? O nie, coś czuję, że to będzie złe. Puszcza dym z komina. Powiem tak. Zapowiadało się okej. Okay. Myślałem, że to będzie dobry suchar, jednak go chyba zepsułeś. Ja mam suchara. Jaki charakter mają obrazy namalowane przez Jaya? Burzliwy. Ja bym powiedział, że piorunujący, ale nie, bo to było już za dużo. No, oryginalnie. Jak na nazwisko miałby Kai, gdyby mieszkał w Polsce? Kowalski. Te suchary są naprawdę dobre. Dlaczego Kai nie daje... Dlaczego Kai nie nadaje się do pracy na strażaka? Bo by wszystko palił. Czyli... Palił? Kai by wszystko spalił? A wiecie, co ja spaliłem ostatnio? Spaliłem klocki. Nie, tak naprawdę to za chwilę będę to nagrywał. Ale dla was już je spaliłem, więc możecie sobie gdzieś zobaczyć. Tam, gdzie jest karta, czekajcie, ja to przeanalizuję tu. I możecie zobaczyć, jak spaliłem klocki. Oczywiście podróbki. Kim jest Jay na policji? Paralizatorem. Zem idzie do Kaja i mówi: Kai, patrz na to! Mówi przez... Kai, patrz na to! Zayn zabraża mu fotel i wychodzi. Co ty robisz? Potem Zayn znów przychodzi do Kaja i mówi: Kai, zobacz, po czym zabraża stół. Kai zdenerwowany mówi: co ty robisz? Potem do Kaja przychodzi Lloyd i wszystkie rzeczy zamrożone topnieją. Ale co? Jak? No ten suchar był taki suchy, że aż tym meblom sucho się zrobiło i stopniały. Na serduszko ten suchar nie zasługuje, ale można dać łapkę. Tak dawno ci nie było, że chciałem ci znicz postawić. Co? Jak mnie dawno nie było? 2 dni? Ojej, uff. Dlaczego Kai jest smutny? Bo Drago go spalił. Nie znam Bakuganu, więc nie zrozumiem. Gdzie mieszka? U? WC. Powiedziałbym, że to było dobre, ale to nie było dobre. Jaki jest ulubiony napój Nii? Woda. Czemu Cole nie ma dziewczyny? Bo ma serce jak kamień, ale to już było. Dlaczego Kai lubi ogień? Bo lubi. Co śpiewa Nii, jak nie ma wiatru? Nie ma fal. Co lubi jeść Cole? Kokos. Ej, ale to jest akurat fajne. Dlaczego Kai nie ma zawsze, przypalone jedzenie, bo je spalił? Jakie jest powiedzenie Cole'a, kto pod kim dołki kopie, ten jest taki sam w domku. Ej, ale nie, to się... Co ty masz z twarzą, a nie tylko... To tylko ty, 2 na 10. Dziękuję za komplementy. Co krzyczy Kai, gdy jest sędzia w meczu piłkarskim? Spalony. A, się strasznie powtarza. Dlaczego Harumi umarła tak szybko? Bo musiała kiedyś się uciszyć. Wiesz, bo Harumi była ciszą. Co robi Zayn na Antarktydzie? Wybiela się. Kai się opala, a Zayn się wybiela. Nie. Yeah. Co mówi Moro przed wichurą? Nadchodzą wiatry zmian. Teraz przerzucamy się na chwileczkę na Discorda, bo tam się pojawiły naprawdę ciekawe sucharki, słuchajcie. Ciekawe, tylko że teraz ich nie znajdę. Patrzcie, mam takiego własnego Discorda, jak tu możecie sobie zdebejczyć i przechodzimy sobie na sucharki. I chciałbym tego suchara od Kai Smith. O jest, są, patrzcie. Nie tu, to będzie wyżej. Co Lloyd mówi do Moro? Zwiewaj stąd! Moro, tak, uratowałeś mnie. Musisz mi to wiecznie powtarzać. Wiecznie powtarzać. Jakie to jest dobre, ej. Ej, ej, ej. Jakie to było dobre. Wiecznie powtarzać. To było świetne. Cole mówi do Moro. Moro, ty ciągle bujasz w obłokach. Zacznij zachowywać się bardziej przyziemnie. Kai Smith, brawo, te słuchane są świetne. Kai rzeczny jest niebezpieczny. To akurat nie było śmieszne. Piłam wodę pisząc to i tak woda nie pomogła. Oh yeah. Jestem taka zmęczona. Wiesz, dlaczego jesteś taka zmęczona? No bo chodziłeś w mojej głowie cały dzień. I w sumie chyba tyle z tych dobrych słucharków tutaj. Jaki nie miała materiał w szkole? Materiał źródłowy. Ja. Tak. Wyborny słuchar. Wyborny. Co pisze w grze Overlorda? Game over. Mam wrażenie, że gdzieś to już widziałem. Znaczy, nie było chyba w odcinku, ale że ogólnie tak pisaliście to. Jaka jest Kaja? 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 Kiedy mamy Kaję w Ninjago, a nie Kai? Kai, to jest Kai, chłopak. Rodzaj męski. I płeć męska. Ale jest spocony. Tak jest. Kai podchodzi do Jaya i mówi: Jay, mam nowego smoka, nazywa się Szczerbek. Aha, powiedzieć ci coś? No.
Szczerbek, mały szczerbek. Czy ty zgasiłeś ogień piorunem? Bóg nas opuścił 8 odcinków temu. Jakby nic nie ma do tej serii, po prostu niektóre złary przegoniły Boga. Jak na YouTube nazywa się Kai? Kaiko! I to już koniec tych chorych słucharów, bo niektóre są naprawdę chore. Niektóre są okej, ale większość nie. Więc dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli macie jakieś słucharki, piszcie w komentarzach. 11 seria dzięki kilku tam osobom. Między innymi Kai Smith i tym dwóm innym, których nie pamiętam. Wiem, że tam Janek był. Będzie 11 odcinek. Będzie, a kiedy to nie wiem. Może za tydzień, może za miesiąc, może za rok, ale będzie. Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, bajo!